Siemanko ludzie, ja z tej strony Gryfciu, witam was w kolejnym odcinku z Heroes and General's Wasze konta. Słuchajcie, myślę, żeby nadrobić troszeczkę tych waszych kont, to chciałbym, żebyśmy w ciągu dzisiejszego i jutrzejszego dnia, żeby wyszły cztery odcinki z Waszych kont, ale nie wiem, czy to uda mi się zrobić, dlatego też nie obiecuję, aczkolwiek taki jest plan. Dzisiaj jesteśmy na koncie Adiego, szerzej znanego na YouTubie jako AHA AHA. Taka sytuacja. Przejdźmy sobie pierwsze, co to oczywiście do rankingu. Do rankingu, na którym mamy milion punktów w sumie, Ładiego To ładnie, milion punktów, to fajnie. 422,5 godziny przegranych. Całkiem spoko. 1,87 KD. No to to mi się podoba. To mi się naprawdę podoba, bo można tutaj poszaleć. No. Jeżeli chodzi o ulubioną broń, ulubioną, karabinek kurz zdecydowanie. Później Tokarev STG, będzie można się pobawić, Thomson MP40H, PPDEC. Dobra, jeżeli chodzi o pojazdy, Cartis, Lichting, Panterka, Hetzer, Gazownik, Kuberwagen, no i odjedynka. 1 tam później jeszcze SU. Generalnie dużo tego. Kurde to, ja tu, kurde, to ja tu będę miał wybór. Ja pierdziul, to ja już to widzę. To będzie... Dobry odcinek, to naprawdę będzie dobry odcinek. Mamy oczywiście stronę czy frakcję amerykańską, i tutaj mamy tak: 14 level pilota z koltem. No i oczywiście, jeżeli chodzi o wręcza, czyli po prostu klucz. Mamy tutaj Cartisa, mamy Liftinga. Jeżeli chodzi o baretkę, no to tam, że bomby się szybciej ładują, nie pamiętam jak to się nazywa. Po polsku, a po amerykańsku to wszyscy widzą. Następna postać, 11 level piechota M1918, czyli po prostu bar, apteczka. No i combat knife, to ciekawe. To ciekawe. Bo mało, naprawdę mało osób gra z jakąś bronią wręcz. To ciekawostka jest. Oczywiście jest jeszcze Tomek, jest M3 Grease M1 Garant. Jeżeli chodzi o. Pojazdy, to mamy 1,4 tony Mamy M29 Weasleya Którym w sumie nie grałem na żadnym odcinku O, to kuszące CCKW, oczywiście No i tutaj tak poza tym nic Jeżeli chodzi o baretki, no to oczywiście twardziel No jakby mogło być inaczej jak nie twardziel Kolejna postać, szósty level Czołgista, Grease gun, Wręcz Nic ciekawego więcej M24 Chaffi M10 M10 jeżeli chodzi o baretka, no to tutaj mechanik na, na srebro, na brązie, więc no tak troszeczkę kiepsko. Ale jest, to też ważne, że jest. Później mamy kolejną frakcję, czyli Niemcy. Tutaj jest chyba najwięcej z tego, co się orientuje. Mamy czołgiste z 14 levelem, z mechanikiem na srebro. Nie ma żadnego kamuflażu. Jeżeli chodzi o pojazdy, no to mamy Luchsika, mamy Panterę, mamy Tigera. I mamy Hecera. Dostępnych jeszcze mamy 38T. Ausa a oczywiście, no jakby mogło być inaczej. Jod 1 Tigera dwójki nie ma, szkoda. No. Ale mamy piechotę z 13. levelem jeszcze z STG z wręczem z medikitem, ale oprócz tego G43, KUS, MG34, MP34, P08, P38. PC, w sumie P, no to nie, jakiś pistol, no dobra, no ale C96. Szkoda, że nie ma M1934, jeszcze by było tak do zestawu, bym powiedział. Ale na STG mamy mody następujące: Jager, Patronek, Kush, Field Triggered Job i Stainless Steel Barrel. I jaką to ma szybkostrzelność? 537, to nie ma tragedii. Jeżeli chodzi o pojazdy, Kubelwagen. R75, no i SDKFZ253, no to taki standard, myślę. Zdecydowanie taki standard. Jeżeli chodzi o baretkę, oczywiście twardziel. Kolejnie paratrooper. Też rzadko widuję paratrooperów, jeżeli chodzi o wasze konta. Wiem, że tam się przewijają, na tych słabszych kontach na pewno się przewijają paratrooperzy. Ale tak jakoś, szczerze powiedziawszy, najwięcej jest piechoty, no to jest zrozumiałe. Snajperów i czołgistów. No i teraz samolotów jest też dużo, no nie oszukujmy się, jest trochę samolotów. MP-40 tutaj ma MP-34, G-43, jeżeli chodzi o baretkę, to oczywiście swobodne spadanie, no i kamuflażu nie ma żadnego. Jedziemy dalej, dziewiąty level pilota, wręcz oczywiście Henschel HS-126 i Messerschmitt Bf 109E4. No i oczywiście bomby spadają, czy jakoś tak to szło? Czy bomby, bomby poszły, o tak to się nazywało Bomby poszły, dokładnie, bomby poszły Jeżeli chodzi o snajpera No tutaj mamy piąty level O Ja wiem czy ten Deadeye tutaj taki najlepszy No niech będzie na razie R-75, no i oczywiście Karabinek Kusz z Lunetą Z Zielhaltem Zielhalt to jest Nie, razy 8, a wygląda jakby nie było razy 8, Więc tak się zastanawiałem, są jeszcze Cztery dwa i tak się zastanawiałem, czy to będzie najlepsza, czy nie. No, ale wniosek z tego, że tak. Są jeszcze rusty. Są jeszcze, słuchajcie, rusty. Tu jest ruski level 13 z PPS-em i z AVS-36 bajonet. To jest ciekawostka. Znowu, Znowu jakaś broń wręcz się pojawia. więc kolega tutaj lubi broń wręcz, to widać. Oczywiście Mozin PPD Pepesza. Tak, <gryw> to jest to. Słuchajcie, to jest. To co lubię PTRD, aczkolwiek nie wiem, czy będę tym grał SWT SWT razy 2. Nie wiem czemu, ale chyba się zbugowało lekko. Tu lato no i w sumie nic poza tym. Ale to ważne było, to ważne było. T20 kosmo molec 42 VLA, czyli po prostu motocykl gaza mamy jeszcze dostępnego. No jeżeli chodzi o API, to nic. Jeżeli chodzi o baretki, to oczywiście twardziel, no jakby mogło być coś innego, no jakby mogło być coś innego. Mamy kolejny czogistę z 9 levelem, z PPD-kiem, z wręczem z T70 i z su 85 SU85 fajna sprawa. SU76M jeszcze jest też. W razie jakbyśmy chcieli się zamienić. Ale SU85 jest zdecydowanie bardzo dobry. No i oczywiście mechanik na srebro. Oczywiście jest jeszcze spadochroniarz ze swobodnym spadaniem. No i z SWT40. Ranga tutaj jest szósta. Ranga szósta. Zastanowi się teraz, czym chciałbym grać. Bo jest tu tego troszeczkę. Naprawdę jest tego troszeczkę i jest z czego wybierać. Więc muszę się zastanowić, czym by tutaj zagrać. Ale my widzimy się za chwilę. Słuchajcie, z bitwy. Okej, okay, słuchajcie, także jesteśmy w bitwie. No i zobaczymy, co tu się będzie działo tak naprawdę. Jestem bardzo tego ciekaw. Dlatego już też, no, ruszamy. No, R-75 sobie wezmę. W sumie nie jeździłem chyba jeszcze na motocyklu, jeżeli chodzi o niemiecki tutaj zestaw. Tak mi się przynajmniej nie przypomina... Wymieniłem sobie parę rzeczy, jeżeli chodzi o piechurę. Będzie mi musiała Adi wybaczyć. Wymieniłem sobie apteczkę i wymieniłem sobie wręcza na Parabellum P38. Parabellum, ale ładny od odsiadł. Coś pięknego. Tu jeszcze gościu gdzieś biegał. No właśnie. Ah. Mówię, że gdzieś tam gościu biegał. Mamy jeszcze czołg dostępny, i mamy oczywiście jeszcze spadochroniarza dostępnego, ale na razie. Na razie nie, na razie piechotką. Zobaczymy, jak nam w ogóle będzie szło. Mamy tutaj su na celowniku, tylko problem jest taki, że ja bym mógł to rozwalić, su. Ale nie mam czym. No właśnie, nie mam nic tutaj, co, czym mógłbym rozwalać czołgi. To jest troszeczkę słabe, nie powiem. Tak gdzieś delikatnie. Tu nikogo, może tam ktoś gdzieś jest. Nie bardzo chcę się wychylać, wiecie, wiecie o co chodzi. A! Dobra, na spokojnie. Tylko dałem sobie na trójce, niedobrze, bo trójka jest troszeczkę za daleko na to P38. Dobra. Fajnie się strzela. Naprawdę z P38 się strzela bardzo fajnie. I właśnie to chciałem sprawdzić. I to właśnie chciałem sprawdzić, bo w sumie pistoletów jakby nie było jeszcze na waszych kontach. Znaczy nie tyle nie było. Były pistolety, ale ja jakoś... Yy, nigdy nimi nie grałem. Jakoś tak wiecie, no pistolety, pistolety, no co tam pistolety, nie? Ale zajebiście jest. O, dobra Nie chcesz jechać jednak? Co? Nie? Nie to nie. Ja to wiadę tutaj twardo fuck Może być sporo rusków, więc będzie zabawa, będzie się działo. Dobra, jeden zginął. Jeszcze dwóch, i na pewno któryś będzie na górze. To jest no, milion procent. Mówiłem, jeszcze jeden. No i pięknie. No i pojechani. No zdecydowanie pojechani. Poleciałem lekko po bandzie przy tym, ale daliśmy radę. A o to w sumie chodzi, żeby dawać radę. Ktoś do mnie strzelał. Muszę sobie zejść. O kolega tutaj ma apteczkę, bardzo dobrze, bo ja nie mam, bo ja z niej zrezygnowałem. No bo, wiecie, ja jestem jednak nieprzyzwyczajony do grania z apteczką. Owszem, jeżeli ona jest, to z niej korzystam. Ale nie jest to, wiecie, jakiś mój środek na wygraną. Ja jednak, no, wiecie, no, jestem nastawiony na to, że to nie jest gra o przetrwanie. Tylko to jednak jest gra o zabijanie innych, i niezależnie od tego, tak naprawdę, czy wy zginiecie raz czy dwa razy, ważne, żeby po prostu zabić jak największą ilość przeciwników, i tyle w temacie. No więc. No tak czy siak człowiek ginie tutaj, no. Gdyby to było normalne życie, no to owszem, tych apteczek to bym sobie naładował. Ale. Do takiej gry myślę, że nie są one w ogóle potrzebne. Znaczy, owszem, no jeżeli wiecie, jeżeli wiecie, że lejecie tam w środku budynku 12 czy 14 typa nagle, no to owszem, wtedy się przyda apteczka. Ale tak. Na paru typa, ja wiem. Jeszcze jak dobrze strzelacie, to nie ma takiego ciśnienia na tą apteczkę, bo jak gracie tak średnio, bym powiedział, no to wtedy owszem, no to wtedy jest to ciśnienie jednak. Aczkolwiek nasi... Tracą a O3, no cudownie jest. My tu na O2 już zajechaliśmy, oni o 3 tracą. No super, cudownie, naprawdę mistrzostwo świata. Ach, jak ja tego nie lubię. A jak nasi tam na O1? Nasi na O1 gówno, bo oni są na D3, no cudownie. Bra, nie chciałem Panzerfausta brać. Nie chciałem Panzerfausta brać, ale i tak go wziąłem w sumie. Aj, no trudno. No i D3 jest stracone i O3 jest stracone I pytanie, gdzie tu lepiej biec Co tu więcej korzyści przyniesie Ale myślę, że to O3 będzie lepsze Bo jednak z O3 jest szybciej do O1 Aniżeli z D3 Mimo, że D3 jest niby bliżej Ale to tak mówię, wiecie Na zasadzie takiej, że No po prostu łatwiej jakoś to przychodzi Fuck Kurwa, rusek, no Kryptogaz mnie zabił. Dobrze, że nie cyklon B. Chociaż czekajcie. To Niemcy cyklonem B. Oj. <ścoughs> oj! Oj tam, oj tam. Szczegóły. czy znaczy, ja nie wiem w sumie, czy ruscy nie. Być może też, bo wiecie, jednak no, te głagi wszystkie i tak dalej. Chociaż ruscy bardziej katowali ludzi aniżeli gazowali. Bo jednak to były większe skurwysyny. Mimo, słuchajcie, wszystko. Ja wiem, że wiecie, że może to się wielu osobom nie podobać, no ale jednak Ruscy byli większymi skurwysynami, mimo wszystko, no. Mimo, że Niemcy też gwałcili, też zabijali, też kradli, to Ruscy jednak wydaje mi się, że troszeczkę więcej tego robili. Mimo wszystko, mimo że byli wyzwolicielami niby, nie? No ale jednak mimo wszystko więcej tego robili. Być może dlatego, że sobie pozwalali jako wyzwoliciele, wiecie o co kaman. Dajcie znać, co w ogóle sądzicie o tym. O, o tym wszystkim, co ja mówię, nie? Że ten. Kto był gorszy? Niemcy czy ruscy? Bo. No to jest taki kurde temat, o którym się w sumie, jakby nie mówi za bardzo. Znaczy, nie mówi. No, może i się mówi, ale jakby te. To są spekulacje tylko i wyłącznie. To, to w sumie. Tylko możemy się opierać w tym momencie na spekulacjach. No bo na czym mamy się opierać? No chociaż twarde dowody też mogą jakieś być, no. Jakby nie było chociażby u mnie w miejscowości, Ruscy spalili, słuchajcie, zamek <gryw> Najpierw go ograbili, a później go spalili, więc no... No cóż, no, co, co ja mogę więcej wam powiedzieć? No cóż Ani jedni, ani drudzy nie byli, znaczy, jedni i drudzy byli siebie warci Opowiedzmy może tak, jedni i drudzy byli siebie warci Obydwoje, czy oboje, czy obydwoje byli synami i to do kwadratu, dosłownie Kutasami, mordercami, gwałcicielami i tak dalej, i tak dalej. Nie mówiąc o Ukraińcach, no ale to szczegół. Których wszyscy tak teraz kochają. No dobra, może nie wszyscy. I z tymi ruskami też, tak wiecie. Nie ma też co generalizować, ale mi chodzi o czasy II wojny światowej, nie? Żeby nie było tak, że teraz mówię, że wiecie, że o w teraźniejszości, teraźniejszości ruscy gwałcą i zabijają. Nie, nie, nie o to mi chodzi. Chodzi mi o aspekt II wojny światowej. Do widzenia? Nie wiem, gdzie on rzucił tego granata, ale mam nadzieję, że. Zrobił to dość słabo. Kurde, przejmowałem już to odwano. Jakbym ich widział. O, właśnie, tam jest kolega. Dobra, ten sobie pobiegał w kółko to nieważne. Zabiliście go, czy nie? Nie zabili go patrz. No szkurdy kryptogaz znowu mnie zabił. Ale to w plecy! Aha. To ciekawostka. Tego się w sumie nie spodziewałem, że gość mi w plecy wleci. Hm. Trochę lipnie. Ale muszę przyznać, że STG jest naprawdę, naprawdę dobrą bronią. O ile bardzo mało o nią gram, to o tyle no... Robi na mnie wrażenie. P-38 zresztą też. Może nie jest, wiecie, pistolety są jednak pistoletami. To jest broń krótka i na większy zasięg, no to wiadomo, że nie ma sensu z nich strzelać, ale da się zabić. Co prawda, zabijacie na 6 strzałów, jeżeli to jest tam powyżej powiedzmy 100 metrów czy 100 metrów. No to tak, wiecie, 6 strzałów to jednak możecie 17 razy zginąć w międzyczasie. Bo jak będzie jakiś snajper, to szybciej was zabije, niż wy zdążycie strzelić w tym przypadku. Czy zdążycie go bardziej zabić, niż strzelić? Kurwa, mać no! Bez jaj! Ten kryptogaz tak na serio? Że on sobie ze mnie jaja robi teraz. Ja myślałem, że tamten gościu go zabił, a tu wniosek z tego, że on się zatrzymał, zabił tamtego i sobie przejechał do mnie. Brak mi słów. Naprawdę brak mi słów, totalnie. I Kryptogaz mi chyba trzeci raz zabił, z czterech razy jak padłem. O Boże, tragedia, naprawdę tragedia. Do widzenia, kolego. Almontica, czy Monatika, Almonatika. Mhm. Z zauważyłem, że to nie tylko mi się pierdoli w głowach, jeżeli chodzi o nazwy, bo mój mózg sobie wyobraża w nazwach coś innego. A na przykład. Napisane jest coś innego. Wiecie, chodzi o to, że lubię często nazwy popieprzyć. Znaczy, jak ktoś ma jeszcze taką nazwę, taką wiecie, jakiegoś senpaja na przykład jak tutaj, no to ok. Ale jak widzę basso, to mi się bonzo, kurde, w głowie robi. Tak, hacker bonzo. Z kobrą. Zdecydowanie. Dlatego już też, no wiecie, no jeżeli czasami się mylę w waszych nikach i tak dalej, no to wybaczcie mi, bo to jest normalne w sumie. Jeżeli macie jakiś trudny nick, bo jeżeli macie jakiś prosty nik, ale ja nie mówię według Was prosty nik, bo wiecie, według Was to każdy nick, który stworzycie, może być prosty. Bo generalnie wy go znacie. Oto tu kamannie, Fak. Ile tu jest tych pieprzonych rusków? To jest dla mnie ciekawostką. Trzeba by ich było ich tutaj wszystkich dojechać. Gdzie ten ziomek uciekł? Tak myślałem. Tak myślałem. Dobra. Suka bledzi zginął. Teraz dobrze by było przycisnąć ich na tym o dwa. Generalnie podejść i przejąć, nie? Bo o to chodzi. Tylko nie wiem, czy dam radę. Dobiec, żeby mnie nikt nie zabił. Nie! No fucking way! No nie! Kryptogaz! Nie wierzę w gościa, no po prostu w gościa kurwa już nie wierzę. Za każdym pieprzonym razem to on mnie zabije, nikt inny tylko on. Nikt inny tylko on, to jest ciekawostka. Brak mi słów. Mimo, że gościu jakoś nie gra niesamowicie dobrze. Ma tylko 7 fragów, to mnie już 5 razy zabił. No brak mi słów. No totalnie brak mi słów. Ale mam pecha do niego strasznego. Więc trzeba będzie to przezwyciężyć. Trzeba będzie odprawiać jakieś czary, jak przy ulepszaniu na przykład Riba na plus 9 u Kowala. Tak a propos, znaczy odnoszę się do takich troszeczkę starszych gier, nie, ale myślę, że każdy kto nie ma, że tak powiem 12 lat będzie kojarzył te gry, no Bo jakby nie było, było to kultowe za moich czasów i nie tylko za moich czasów, więc no kurde Znaczy dalej nawet jest kultowe, bo tam niektórzy jeszcze grają w takie gry, więc no hello Dobra, nikogo tutaj chętnego nie ma na wpierdol, nikogo tak, tylko trzeba uważać na su, bo no on, jakby nie było z na y nawala. A to jest dość, dość niebezpieczne. Najlepsze jest to, że ja nie widzę żadnego przeciwnika tutaj. Mimo, że niby powinni się tutaj respić. Ciekawe. D3 niby straciliśmy, no ale mamy O2. O2 jest jakby nie było ważniejsze, dlatego mówiłem, że prędzej na O1 zajedziemy z O3, aniżeli z D3. I to było bardzo na miejscu, bym powiedział. Fak nie zdążyłem go zabić. No co za chamstwo. A chciałem gościa uratować. No skurde kryptogaz. Nie wierzę w niego. No w gościa totalnie, słuchajcie, już nie wierzę, nie? Niszczy mnie ziomek psychicznie Naprawdę niszczy mnie psychicznie Jak tak można Mnie gry wcia niszczyć psychicznie Ach. Dużo czołgów tutaj Przeciwników widzę A to nie jest dobry pomysł Tu jakiś jeden jest na blisko Właśnie ja nie chciałbym przed niego wyjechać Wiecie bo jak wyjedziecie przed czołg to jednak, no, większe szanse, że zginiecie. Ty weź wystaw głowę na chwilę, gościu. Bo ja mam do ciebie sprawę, wiesz? Wystawić cymbał? Jak nie, to ja sobie będę tak na tobie biegł. Fakt, tylko jak on się za bardzo rozpędzi właśnie. Weź wystaw głowę. No, na chwilę tylko. To nie jest nic takiego, nie? Wystawiasz głowę, bawimy się i heja. Co on się tu tak kręci? Jak smród po gaciach. Fuck, ktoś do mnie strzela. Dobra, to już nie ma sensu. Jak ktoś już do mnie strzelał, to to już nie ma sensu. Pytanie, gdzie ten kryptogaz i cała reszta? Przecież tu było tyle typa wcześniej. Ktoś tu do mnie nawala, nie wiem skąd. FAK Dobra, Dimitri Halo i tak zginął. Ale nie wiedziałem skąd gościu do mnie strzela w ogóle. Więc taki wiecie, nieogar totalny. Terererem. Dobrze by było wrócić na to, dwa słuchajcie, no. Przejąć jest powrotem. Ale poprzeganiali mnie w ogóle, chłopaki, tutaj widzę. Senpai ma 1000 punktów, ale to też pewnie przez to, że tam się respili na nim, jako na pisiku, więc no. Sorry, taki mamy klimat. Aczkolwiek, no trzeba się wziąć za robotę. 21 na 8 to nie jest dobry wynik. A czy jest dobry wynik, ale nie najlepszy. Ja, wiecie, ja jestem dość ambitnym człowiekiem. Czy nawet czasami bardzo ambitnym człowiekiem, patrząc na to, co robię, chociażby w bieganiu ze sobą, czasami naprawdę. Dlatego też, no, taki mamy klimat. Dzień dobry, przyjacielu. I jeszcze ktoś chętny? Ja wiedziałem, że on tędy będzie wchodził, więc warto było przytrzymać, żeby kurde, żaden rusek tutaj nie wbiegł zaraz. Bo jednak, no, mogłoby się to źle skończyć. Ktoś ze mnie strzelał. Albo nie do mnie, albo jednak do mnie, już nawet wiem skąd. Fak, no serio, nie mogę trafić? Nie no, to chyba jakieś jaja. Są jeszcze z tyłu stepa. Ach, myślałem, że ktoś go zabije, jak widział go tam. No trudno. Ale my się teraz na O1 udajemy i miejmy nadzieję, że to O2 nie zostanie stracone. Bo jakby nasi przycisnęli z D3 i nasi przycisnęli z O2 na O1, to oni tak naprawdę nie mieliby najmniejszych szans. Ale widzę, że ci z D3 zostaną przy obronie D3, To jest no totalnym idiotyzmem. Totalnym, totalnym idiotyzmem. No bo po co? Skoro wiecie, że, wie że O2 jest nasze, to można cisnąć na O1. I tak naprawdę, no wiadomo, że. No chcecie pograć sobie, ok, Ale jak wygracie, to oczywiście dostaniecie więcej expa. Chociażby. Więc warto by się nad tym zastanowić. Czy nie lepiej zrobić właśnie tak. AVS-a mam. Chociaż nie wiem, czy chcę go używać, ale niech będzie. Pełno ziomków tutaj. Trzeba uważać. Naprawdę trzeba uważać. Ale sam fakt, jak przejmiemy to o jeden... Tu już będzie praktycznie pozamiatane Serio, nie mogę go w, go w głowę trafić bez jaj Dobra Spokojnie, grywciu Tam jest czołg, ale w czołgu nic A jeszcze AVG killer dostał w łeb No i koniec bitwy Ciekawostka, w takim razie słuchajcie, widzimy się za chwilę z Lobby. Okej, okay, słuchajcie, także jesteśmy w Lobby, 1100 expa, no nawet spoko jak na fakt, że no nie szło nam jakoś niesamowicie dobrze, ale szło nam w miarę, w miarę było okej. Okay. Jeżeli chodzi o wynik, no to drugie miejsce, 947 skora, 4 przejęcia, 26 na 9 kd, no zapowiadało się na lepsze. Ale nie było tragedii, ale nie było tragedii, więc nie ma co narzekać, jeżeli chodzi o hajs, to zarobiliśmy 7,5 tysiąca kredytów, z czego tak naprawdę w plecy tam 1300, czyli jakieś powiedzmy 6000 do przodu. 6000 za 20-minutową grę, to jest w miarę dobrze, to jest w miarę dobrze, ale to tyle słuchajcie, jeżeli chodzi o ten odcinek, mam nadzieję, że wam się podobał, jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, zostawcie jakiś komentarz. Jeżeli jesteście tu pierwszy raz, to zostawcie subskrypcję. Jeżeli chcecie, żeby to wasze konto pojawiło się w kolejnych odcinkach Heroes General Generals, wasze konta, to wysyłajcie mi pasy na e-mail piotrgryfciu.gmail.com. Jest to mail biznesowy, więc w informacjach też go znajdziecie. Znajdziecie go także w opisie filmu. No i to tyle z mojej strony. Dziękuję wam za uwagę. Na razie. No i cześć.